tylko was. Widzowie, zaczynamy kolejny film. Dużo się nie zmienia, siedzimy w tym samym miejscu. Jest niedzielny poranek. Każdy jest czymś zajęty. Każdy, oprócz mnie. Ja muszę mieć podane. Żona zrobiła tutaj bułeczki. Czekam jeszcze na jajeczka z majonezem. Dlatego zastanów się, zanim dokonasz wyboru. Ja wybrałem dobrze. A ty? Piotr, a ty? Piotr, od 4 rano próbuję rozgrzać patelnię. Koło 11 ma przestać padać. I raczej już stąd się nigdzie nie przestawimy, bo miejscówka jest dobra, spokojna. W nocy spokojnie. Z samego rana jeszcze byliśmy w sklepie po pomidorka, jajka i co tam na śniadanie kto chciał. Niektórzy chcieli zupkę chińską. Ogólnie bardzo przyjemnie na tej miejscówce się i spędza czas, i wszędzie blisko. A jakby ktoś chciał tu przyjechać, sobie stanąć, to jest to miejscówka, parking pod cmentarzem w Pobierowie. Tylko że stoimy dosyć daleko od cmentarza. To nie jest też tak, że stoimy przy samym cmentarzu. A co dzisiaj się jeszcze będzie działo, to nie wiadomo. Ale postaram się wszystko nagrywać. Widzowie, chciałem wam też powiedzieć, że jak gdzieś spotkacie Piotra, który je, no to nigdy go nie zaczepiajcie, bo zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie. Czas wyjść na miasto. Pies stawia opór, nie chce iść. Jesteśmy już w mieście. I cóż to za spotkanie? Jest i moja sister z psem. O, masz psa! Psy się zaraz spotkają. Laki, możesz czekać. A ona też młoda. Jak ja ona jest młoda? Patrz, polubili się od razu. Nie szczeka nawet. Już zdążyliśmy wrócić do bazy. Jest już wieczorowa pora i idziemy znowu na plażę, tym razem, gdzie jest niby potężna wichura. Wykrywator idzie z nami. Liczymy na to, że znajdziemy przynajmniej parę tysięcy złotych, no i paręset euro.
Na plaży strasznie wiało. Nic nie znaleźliśmy wykrywaczem. Wróciliśmy na miejscówę. Dojechał kolejny kamper. Tu kamperek. Tam kamper. A my sobie siedzimy ze znajomymi i jest fajno. Kolejny dzień. Dzisiaj stwierdziliśmy, że jednak dzisiaj wyjeżdżamy. Albo już do domu, albo gdzieś jeszcze. Z rana wszystko spakowaliśmy. A teraz idziemy gdzieś na jakieś lody. Albo coś. Dobry, hej. Ważne gdzie się chyba... Słucham. Ale tata, ty ich nie wyparzaj. Dobrze, nie będę ich wyparzał. Bo ja potrzebuję do pieczka, bo dobrze. Będę udawać, że to... Będziemy mu dawać. Dobrze. Widzowie, chciałem powiedzieć, że właśnie z Pobierowa plażą szliśmy do Łukęcina. I wyszliśmy niby w Łukęcinie do jakiegoś lasu. No i teraz będziemy szukać tego Łukęcina. Gdzie to jest? Są trzy drogi. W lewo, prosto lub w prawo. Czy ktoś wie? A i Piotrek się wywrócił, prawdopodobnie skręcił kostkę. Prawdopodobnie też go tu zostawimy. Weź taty, picie może się nam przydać. Teraz sobie idziemy normalnie, chodniczkiem. Chyba w stronę centrum tego Łukęcina. Za wszystkim, jak dla nas obiad gdzieś... Jesteśmy w Łukęcinie. I gdzieś tu pójdziemy na obiad. Na razie wszyscy oglądają gadżety. Jula. W Łukęcinie takie autko zaparkowane, wojskowe, stare. Ktoś sobie przywiesił tabliczkę zakaz fotografowania. Szukamy, gdzie tutaj coś można zjeść dobrego. W Łukęcinie jedzenie zamówione. Beatka je. Zaraz będzie ocena, czy dobre, czy niedobre. Piotr już zdążył zjeść? O co chodzi? Chłopiec normalnie, nie wiadomo o co chodzi. Tutaj kobiecina. Też coś wcina. A dzieci tu siedzą wszystkie. I jeszcze żeśmy nazamawiali więcej. Dopiero będą przynosić. Na razie zupki. Wyszliśmy z Łukęcina. Idziemy w poszukiwaniu wieży widokowej, czy platformy widokowej, coś takiego. Gdzieś tu w Łukęcinie się znajduje. Beata zbiera pióra, bo będę jej w domu robił taką indiańską czapę. Aż do poziomu tutaj tej. Szukamy platformy widokowej. Ale tu jest zejście na plażę, to nie jest platforma. To nie tu, wracamy. Beatce zimno. Jest przewiana, nawet piórko jej nie pomaga. Z Łukęcina, piękna droga, przez las cały czas, z krajem morza. Beatka na balustradzie z Edytą razem, czekają na fotki. Dobra, robimy fotki. Nagle wyszliśmy z lasu, a tu piramida. Jakiś nowy hotel, Gołębiewski. Droga jeszcze nieczynna. Zamknięta z każdej strony, ogrodzona ogrodzeniem. No ale to dla nas nie było nic takiego. Beata akurat miała nożyce do drutu przy sobie w torebce. No i żeśmy jakoś udało się
przez ogrodzenie przejść. No i jak będą kluczyki w koparce, to sobie kawałek podjedziemy. Co to jest? To jest Queen Mary. Potężny nowy hotel. Piramida. No i wychodzimy już z hotelu Gołębieskiego. Tutaj pod płotem, bo na razie wszystko w budowie, ale udało się przejść na nielegalu. Piotrowi się udało. Teraz Beatka. Cyk! I jesteśmy uratowani. A tutaj już na nas czeka limuzyna. Już siedzimy w aucie. Zostawiamy naszą miejscóweczkę. I jedziemy. Wracamy. Ale czy wrócimy dzisiaj do domu? Nie wiadomo. Chyba tak. Chyba, że się coś zmieni. Pomalutku sobie wracamy. Już do domu jednak. Koniec naszej wyprawy. A obecnie zatrzymaliśmy się. Pierwszy nasz postój z Pobierowa. Zatrzymaliśmy się w Świebodzinie. Koło tej wielkiej figury Jezusa. Idziemy sobie tam bliżej zobaczyć. Jak się patrzy do góry, to aż mi się tak nogi przez. Mi też, no. Ale do góry, to wtedy mam takie, że o! Jezus, nie mogę spać. A on się teraz ma to będzie nie dużo, żeby dużo. Jak się patrzę do góry i to nogi mi się zmieni. Ale mama, ja musiałam... Patrz, ja zrobiłam. Beatka tankuje. Niebieski napęd. I Piotrek z Edytą byli po Rogala. I wyruszamy w dalszą trasę do domu. No, jeszcze trochę. Jeszcze ile tam pokazuje? 2 godziny 3 minuty, 200 km. Dojazd na 23:30. O, to tam byliśmy. W tym filmie to by było już na tyle. Dziękujemy wam widzowie, że byliście z nami przez te kilka ostatnich odcinków, że towarzyszyliście nam w tej naszej wyprawie.